I need to hide. Now or never. Witam w kolejnym odcinku. No i co? Przechodzimy do trzynastki. Już w końcu skończyły się te durne klocuszki, więc możemy przejść do po prostu normalnych. Chociaż normalnymi nie można ich nazwać. A powiedziałbym, że to. Ale jednocześnie to też może pasować. No dokładnie. No tak naprawdę to chyba tylko to albo to. No dobra, zaryzykuję i powiem. No przecież to też trzy tutaj. A, goddammit, co za. Okej, no tu będzie proste, że to. Ale w tamtym poprzednim przecież wchodziły oba. Tak samo tu wejdzie to i tak samo może wejść tamto. No i pięknie mi to dało dużą podpowiedź, no muszę strzelać. I tym razem się udało. Okej. Na pewno nie to. Skusiłbym się ku temu, ale... Okej. No i trzeba będzie ostatni odgadnąć. Miejmy nadzieję, że się uda. Już trudniejszy być nie mógł. Powiedziałbym, że to. Albo to. No dobra, no wydaje mi się, że to. Okej. Udało się. Poziom 14. Okej, tak. I tak. No dobra. Minimalnie, bo minimalnie trzeba było to przestawić, ale w końcu weszło. Co tam się stanęło? Okej. Będzie tak. I potem tak. Obracamy z tym, że musi być drugą stroną. No i pięknie się udało. Trzeci. Okej, to wiem. Teraz musimy odpowiedni kształt znaleźć. No to w sumie będzie tak. Potem tylko to obróćmy. Że jest dobrze. Jest good. Ile to było? 20, 20. Że jedziemy z kolejnym. Dosyć płaski, więc powinien wejść jakoś tak. Okej, minimalnie trzeba było zmienić ten układ i weszło. Okej, to w takim razie obracamy. Tak, bo i nie tak, tylko chyba tak. Dokładnie. Załapało. Jeszcze zostały trzy. Do pokonania. Na pewno jakoś tak.
Teraz kwestia tylko umiejscowienia tego jakoś. Gdzieś tam jeszcze wystaje, może to całkowicie trzeba odwrócić. No właśnie. Ten oto sposób. Jestem całkowicie za. Aby to tak weszło. Okej. Widzę, że na pewno trzeba będzie jakoś z tym kształtem pokombinować. Tak, aby on się tutaj jakoś pasował. Ewentualnie może jakąś już w drugą stronę. No widzę na tam po lewej stronie na tym okienku, że jest naprawdę blisko. No to mi się podoba. Ostatni. Okej, też jakoś tak będzie wchodzić. No i okej, tutaj udało się. O wiele szybciej. Może przejdźmy do... Dobra, tamto odpada, więc robię oczywiście z tych sześcianów. Znaczy właściwie to nie jest sześcian, tylko... Cholera wie, co to jest. Okej, tutaj nie mam podziału na czas, znaczy na ilość ruchów, więc mogę kręcić. Okej, z tym, że chyba jakoś tak powinno być. Dokładnie. I ostatni. W sumie taki trochę kutas wyszedł z tego. Idziemy dalej. 5 klocków do ułożenia. Okej, wydaje mi się, że to powinno iść jakoś tak... No właśnie. Szukałem tego kształtu. Jakimś cudem się udało. Muszę przyznać, że jako gra jest całkiem ciekawa, ale z drugiej strony jest pieruńsko. Trudna w pewnych momentach i bywa irytująca. Także zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Okej, gdybym to chciał jakoś tak wpasować, to by mi się udało. Co mi pomocne jest dosyć ten rysunek po lewej stronie w tym przypadku. Okej, już chyba nawet wiem i to powinno iść jakoś tak. Teraz jakoś łatwiej mi się odnajduje te kształty w tym rysunku właśnie po lewej stronie. Okej, gdybym chciał to jakoś tak wpasować, to czy to by mi się udało? Troszeczkę sobie tutaj czasu. Okej, już ma wiem. Dokładnie. Udało się. 18. Już naprawdę bardzo blisko do końca zostało. Z czego jestem niezwykle zadowolony. I to będzie tak. Nie powinno być problemów. Czemu się to nie chowa? Okej, schowało się. Akurat przy takich płaskich to w miarę jest łatwo odnaleźć ten wymagany kształt. Przy
innych jest troszeczkę trudny, jak jest taki dosyć rozlazły. Jak obrócę, to powinno to się jakoś wpasować. Dokładnie. Idę jak burza. Swoją drogą. Już grat padał. Wszystko zależy, kiedy ten odcinek wrzucę. Okej, chciałbym to jakoś obrócić. To powinno wtedy wejść. W ogóle tam coś wystaje, ale się naobracało i weszło. Także nie jest tak źle. Gdybym to jakoś tak chciał wpasować, to by mi się to nawet udało. No i ostatni. Okej, obrócę i wchodzi. C'est magnifique. Okej. Tylko chyba w tamtą stronę to powinno pójść. Jakoś tak. Pozwolę sobie troszkę użyć tego czasu. Ale to powinno właśnie tak jakoś wchodzić. Cholera. No goddammit, no. No, gdzieś tutaj zostawały mi właśnie takie malutkie kawałeczki. Nie gadaj, że... Okej, no mam jedną... A nie, dobra, udało się. Jakimś cudem, chyba wystarczająca ilość punktów o tym zdecydowała. Także jest okej. Ostatnie dwa. No to powinno jakoś tak wchodzić. Z tego, co się orientuję, właśnie. Okej, chciałbym takie trzy na dole znaleźć. To może być właśnie coś takiego. Tutaj aż 9 będzie do przejścia, więc jest całkiem sporo tego. Okej, chyba już czuję bazę. I baza zdobyta. Obrócę to sobie właśnie tą stroną, a potem wokół własnej osi. Idzie całkiem sprawnie. Okej, i teraz bym to obrócił chyba w tą stronę. Całkiem dobrze przechodzi. Oczywiście ten sam model. Jak jest taki, powiedziałbym, podłużny, to w miarę można go wpasować. Okej, to bym zostawił tak, tyle że bym to obrócił. Dokładnie. Ale nie. Też nie. Okej, no coś takiego. Dokładnie. No i ostatni. O, to powinno się spokojnie dać w ten sposób wpasować. No
No i został ostatni. Serduszka dwa musimy odblokować, aż 12 kształtów. Całkiem sporo. Okej, chyba mam. Pierwszy zrobiony. Drugi zrobiony. Także już 2/3 serduszka jednego udało się zrobić. Kolejny. Ten czas tak nieubłaganie troszkę leci, ale... ale w miarę. Nie. Tak tym bardziej, nie? Czyżby coś takiego miało tutaj wejść? Dokładnie. Także jedno serduszko już zbudowane. Okej. Już tamto mi nie chciało się wpasować, ale to się wpasuje. Także zaczynamy budowę drugiego. Jakiś jeszcze komar mi tu lata. Panie komarze, proszę tu nie przeszkadzać w nagrywaniu. Okej, udało się. Tak mi się wydawało, że gdzieś wcześniej słyszałem tego komara. No i się pojawił w końcu. Okej, czy jakbym to w ten sposób obrócił, to... coś z tym zrobię? Też nie, w drugą stronę. Dobra, dobra, bez paniki. Okej. Udało się. Serduszko jest budowane. Potrzebuję długiego czegoś na górze. Najlepiej w linii prostej. Tak nie pasuje, to znaczy, że będzie tak pasować. Okej. Takie trzy. I gdybym to teraz obrócił w ten oto sposób, to powinno wejść tak, jak weszło. Okej, robimy kilka ruchów i zostały dwa do końca. Okej, kształt już mam. Tylko kwestia obrócenia. No i został ostatni. Gdybym to tak obrócił, to powinno to jakoś wejść. Może drugą stroną? Dokładnie. No i dwa serduszka udało się zbudować. Uwierzyłbyś, że twoja laska pracuje w telewizji? Straciłeś szansę na romans z gwiazdą. Długo będziesz sobie tak ze mnie kpić? Nie, przepraszam. Odwiedzę centrum telewizyjne. Jesteś ze mną? Oczywiście, muszę poznać osobę, która ją wysłała. Także tutaj ten trzeci etap udało nam się osiągnąć. Pozostały trzy. No i cóż, moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Pa, pa. This world has been ruled by the internet for a long time. Corporations manipulate people's minds. Only a few people continue to struggle.